Yo, yo, siemaneczko, wczoraj wyrównałem i takie co, już rano przepierdolili z przyczepami, porili. Tak jest, mały rolnik, kurda, porówna, a te z bydlakami przyjadą i... Tak, kurna, lewa, prawa, wczoraj porównałem, było fajnie. No, akcja będzie... Gnojowica. Będzie pewno spić beczek. Tym razem to trochę rzadziej, jedynko na gęsto nie będę lał, bo już zlana. Zlane pole jest i rzadziej, no. Trzeba wywalić. Dwójko się polata. I będzie dobrze. Trochę z rana popruszyło. Jedna wcina, a reszta powiedz leży przy żuba. Tyle siana dopierdzieliło się. Prawie pół beli. Ledwo pozeli, ale trochę jest, poczekało się z wygnaniem. Trochę, o widać, trochę przezro. 3 godziny, 4 godziny pochodzą z powrotem do domu. Suche, kukurydza kiszona, suche. I powiedz beli nie ma, na 3 razy i nie ma. Przeważnie 3-4. A dobrze, bo przynajmniej będę mógł trzeci pokos zdawać i o to chodzi, żeby trzeci teraz dawać. Trzeci jest bardziej jakościowy, więc jeszcze mleka będzie. O, ja wyrównał, a tu chuj robota idzie. Trójeczka. I wjechał. I trójka po 1100 i wjechał. A sąsiad ma tego 60-70. No po angielsku może nie, tego handigera, czy jak to się mówi. To tutaj na górce stoi, napęd włącza i dziurę ryje, prawie w kostki ryje, żeby wjechać. Przyczepu jedno. I lecimy. Dobra. Kurde, fajka, nie równo. Idziemy się na polu. Jeszcze tutaj tak nierówno. Bo dalej to zaraz pokażę, wysypywali żużel. No po prostu równali drogę, no. O, sąsiad patrzy, ten złodzi. O, widać, tu już wyrównano. Wyrównali. Pewnie można będzie lepiej wchodzić po domowarni zimą. Skórka i ogień. Brak dziur. Czy robi paczek na asfalcie twardo. Kurna, muszę wziąć to siekierę, to gałąź owalić na wieździe. Dobra, na pędzi. Ja tu z peczku jechałem. Dobra, ja lecimy, ogień. Bujeczka i... Rzadziej trochę będę rozlewał. Dwójko, to patrzę do końca pola starszy. No dobrze. Tutaj cały zleje. Patrzę, że jeszcze wzrasta po kukurydzie, trochę słabiej. Sucho było, teraz pada, też rośnie. A tak oto fajnie wygląda.
fajnie żytko rośnie. I tam dalej też patrzę chyba. Kiedy może pokażę, jak to rośnie wszystko. Bo jeszcze pszenicę chcę zobaczyć sam, jak urosła. Kurde, zielsk. Z tej strony. No i zlane. Jedna beczka już mamy za sobą. Patrzę, chwasty rosną, bo to się nic nie robi. Jak się nic nie robi, to się zawala chwasty. Teraz myślę, zleję. Mam dużo obornika, ale myślę, żeby przetalerzować, a obornik dać na wiosnę. Po prostu położyć i go czasu do czasu przyjechać, zruszyć go, popodrzucać, żeby się przeparzył. No, się przeparzy, to będzie go mniej. Bardziej będzie taki próchniczy. Niektórzy patrzy, tak robią. No, już patrzę, też gromada leży wywalona i pewnie będzie do wiosny leżeć pod kukurydzę. Tydzień temu skosił? Chyba tydzień temu. O, tam patrzę, jaka dziura. Bo jest pas skoszony, bo lis wywalił. Ja cię nie mogę. Dobra, widzimy się za chwilkę. Nie ma co bardzo, ale stara strawa to tylko włókno. Chyba kurna, lis. Słowiada, żeby... No i gitara, jesteśmy, zaraz tutaj się ustawia. No bo krzywo ustałem, nie na wałek. Skrobie, patrzę, idę do domu. Nie, cóż, pojedź późno. Późno je. Nie ma co jeść bardzo na łąkach, to krowy już patrzę, też nie chcę chodzić. Gałązki się ułamało, teraz przynajmniej nie będzie mi walić w szybę. Dobra, tutaj wiadę, najwyżej potem się w środek będzie więcej beczek to. Krótki korzonki. Idzie tej kultiwatorów zwalczyć. Dobra, zaraz się odciągnie. Żubo właśnie to zwalić i nie orać, mniej paliwa pójdzie. Pierwszy rok tych zobaczyć. Niektórzy ten tylko na wiosnę założyć, trochę szabem zleje, że moi gnojowicą zleje, przełoży i rośnie tam na 2 metry, urośnie kukurydza i się nie pierdzieli, jak się mówi. Zlane, aby było. Próbnika się z tego i tak zrobi.
końcówka. Git ma najechać. No, trzy beczki, bo jest jeden, ja z drugi i trzeci. Trzy beczki. A na wyciąg to mi potrzeba jedna. I tutaj powiedzmy takie półtora. Starczy na całość góra. Dobrze je, obliczenie. Mniej będzie, się nawali to i urośnie. Znowu będzie na gęsi. Liście spadają, to już wiadomo, że jesień. Wsteczny i jedziesz. Jeszcze jest, patrzę, jeszcze wszystko nie ściągło tam. Zaraz w murek trzepnę turem. Też lej tam, nie wiem, 120 fenty mała beczka. Czy tam 140 koni. Moja bab budowniczy zawsze da rady. A już dalej nie pamiętam, co to było. Dobra, zostaje mnie tam, żeby nie powtarzać. Ja nawalam na brzeg i z tamtej strony będę jechał. Dobra, ziemia to żydko jak pierzynka. Kurde, zapomniałem włączyć jezior, został. To się rozpędzić, to trochę pod góreczkę je. Dobra, dotąd mam zlane, więc gitara. Tak samo będzie trzeba przyjechać w tamtą stronę i... Wali stoi. Zostanie to po tym pytlu, do tych się zrać lubi, to bardziej się może zwięzła gleba zrobić.
wiem, jeszcze będzie dwie beczki i będzie. Starczyć starczy. To jest dobrze, że starczy. Stoi, nie? I ma plombę. U nas, jak mówił, jak jeździł dwa lata temu i teraz nawet jecha, to pięciu ma po trzy, a jeden ma jeszcze łańcuchem i jeszcze krata nałożona, pięć blomb. Łańcuchem tak, żeby nawet nie odkręcił, bo na lewo walili. Bo że dużo sztuk mają, to wody potrzeba. Dobra, cofamy. Moje kukurydziane to takie mięciutkie, ale się mówi brak fosforu, nie biorą mi. A tak to 200-300 kg się mówi idzie w glebę. A jak tam skoszone, fioletowe, to tyle fosforu, potasu do gleby nie wróci z powrotem. No dobrze, prawie samego. Wąski pasek został. Tylko wkurzyć. Cała działka będzie zaraz lana. Dobra, za chwilę się widzimy, bo muszę się zakręcić. Bo tu dolana, tutaj kawałek to malutko. Nie trafię pewnie do końca, prawie może i starczy, może i nie starczy. Nie, końcówka jednak. No nic. Jeszcze beczka je. Akurat teraz się zajedzie z tej do końca. Albo już z tamtej mono. Wałek się zatrzyma i na tym pytlu będzie trzeba tutaj trochę pojeździć. Jeszcze może być beczka albo jeszcze połówka się zleje, żeby na tym słabym piachu było dobrze. Na zimę się przemieni może, tak myślę. To jej kukurydza lepiej urośnie. Kurna, co zabija. No to już to pługiem jakby przewalił specjalnie dla mnie. Takie ludzie chamy. Ja pierdolę. Pochmurnie, pewnie dzisiaj jest. Ja się nie chcę jeździć.
tak o każdy gania krowy. Zawsze coś tam przezro się mówi. W chlewach jeszcze nikt nie zamyka tak na cały czas. No i zaraz dojeżdżamy. Jeszcze pół beczki zostało, jeden krąg. To pół beczki będzie. Wszystko się wyleje i z głowy. Grubo jak zwykle, no ale między jest słabszy ziemi, no.